Dzień dobry. Witamy Państwa na kolejnej konferencji prasowej. Dzisiaj razem z Panią Izabelą Rozmys, kandydatką na radną Sejmiku Województwa Lubelskiego. Dzisiejsza konferencja jest z cyklu Konwój Wstydu. Pamiętacie Państwo, kilka miesięcy temu byliśmy z Konwojem Wstydu, kiedy pani premier Szydło przyznała nieprzyzwoicie wysokie nagrody, uzasadniając, że się po prostu ministrom swojego gabinetu należało. Dzisiaj przyjeżdżamy, żeby Państwu przedstawić prawdziwą twarz premiera Mateusza Morawieckiego. Otóż nagrania taśm, które pojawiły się w 2014 roku, w których uczestniczyli ministrowie rządu PO-PSL-u, były taśmami prawdy i były bardzo politycznie wykorzystywane przez Prawo i Sprawiedliwość i były nazywane taśmami prawdy. Okazuje się, że na tych taśmach są nagrani także politycy dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości. Także nagrany został premier Mateusz Morawiecki. Ten, który stając na czele kampanii wyborczej do samorządu, kampanii Prawa i Sprawiedliwości, kreując się na bardzo wrażliwego człowieka, na problemy społeczne, tego, który hojnie rozdaje na lewo i prawo publiczne pieniądze w trosce o każdego mieszkańca naszego kraju, każdej, podkreślając zawsze, każdej Polki i każdego Polaka. A tak naprawdę nagrania pokazują, że jest to cyniczny gracz polityczny, że jest to cyniczny technokrata, drapieżny kapitalista, bezwzględny bankier. Kiedy mówi, że kraj się rozwija, bo ludzie nie powinni oczekiwać nadmiernie, powinni pracować za miskę ryżu. Nie obce mu są, wręcz uczestniczy w załatwianiu pracy kolegom partyjnym. Nie obce jest mu kolesiostwo, nepotyzm. Bardzo, bardzo wyraża zadowolenie, bardzo reaguje emocjonalnie, kiedy nasz bardzo znany sportowiec łamie w tragicznym wypadku rękę. Wyraża zadowolenie, że nie będzie musiał sponsorować takiego sportowca. W związku z tym chcemy po prostu Państwu pokazać prawdziwą twarz premiera Morawieckiego, bo i dlatego tu przyjechaliśmy, bo tej informacji Państwo nie uzyskacie w mediach publicznych. Nie uzyskacie ani w publicznym radio, ani w publicznej telewizji. Bardzo ważnym jeszcze kontekstem tych nagrań jest to, że nie wiemy, ile tych nagrań jest, a co gorsze, nie wiemy, w czyich one są rękach. Czy nie będą wykorzystywane bardzo instrumentalnie, wręcz czy premier takiego kraju jak Polska nie będzie szantażowany. To są naprawdę bardzo ważne sprawy. To jest kwestia naszego rozwoju gospodarczego, ale co więcej, to jest kwestia bezpieczeństwa naszego państwa. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za nasze państwo apelujemy do pana premiera Morawieckiego, żeby się po prostu podał do dymisji dla dobra kraju, dla dobra naszych mieszkańców. A do państwa tutaj, mieszkańców Białej Podlaskiej, mieszkańców ziemi bialskiej, bo ten konwój wstydu
podróżuje po całej Polsce. Chcemy się zwrócić. Weźcie Państwo pod uwagę tę właśnie prawdziwą twarz pana premiera i tego rządu, i Prawa i Sprawiedliwości. Nie głosujcie w tych wyborach na PiS. Nie głosujcie, bo to nieprawda, że ten rząd poradził sobie w rządzie i poradzi sobie w samorządzie. Ten rząd kłamał w rządzie i będzie kłamał w samorządzie dla swoich partykularnych, partyjnych interesów. Proszę zauważyć, nawet premier Kaczyński na konwencji w Łodzi zwrócił się bardzo otwarcie. Musimy zrobić wszystko, żeby społeczeństwo nie dowiedziało się o naszych kłamstwach. Bo to, że premier Morawiecki kłamał wielokrotnie, to stwierdził nawet prawomocnym orzeczeniem sąd. Tak jak wspomniał poseł Stanisław Żmijan, szanowni państwo, ten billboard ma też drugą stronę i drugi przekaz. Właśnie na konferencji w Łodzi do swoich działaczy prezes Kaczyński powiedział, że nie mogą pozwolić na to, żeby społeczeństwo dowiedziało się, że kłamią. To bardzo mocne słowa pokazujące prawdziwe oblicze działaczy PiS-u. Oni nie cofną się przed niczym, żeby zdobyć samorządy. Niestety, gdy przykład idzie z góry od premiera Morawieckiego i od prezesa Kaczyńskiego, nie dziwmy się, że podobnie będą i robią działacze lokalni. Proszę państwa, oni kłamali w rządzie i będą kłamać w samorządzie. Także w takich miastach jak Biała Podlaska, jak w takich regionach jak województwo lubelskie, z dala od ogólnopolskich mediów, pod płaszczykiem ochronnym wpływowych i prominentnych działaczy, będą okłamywać jeszcze mocniej i dotkliwiej swoich mieszkańców. Dlatego zróbmy wszystko, żeby 21 października wybrać mądrze i wybrać naprawdę bardzo dobre samorządy.